Dzisiejszy materiał wspierany jest przez moich widzów, jak i przez... Ligi, turnieje, nagrody. Graj, ogrywaj, wygrywaj. Moi drodzy, witam serdecznie. Z tej strony Nozi Nozi, czyli ja, człowiek z zatkanym nosem, a przed nami jest już kolejny filmik, czyli koreański Challenger Yasuo, w którym, w sensie w filmiku, nie w Yasuo, w tym filmiku spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, które nurtuje każdego z was i spędzi was w cyce. Czy każdy Yasuo, nawet w Challengerze, przefiduje jak skurczybyk? Klikam play i let's find out. Przekonajmy się. Teleport, czyli prawdopodobnie grany jest na topie. I zobaczmy. 56 sekunda. Yasuo już kombinuje. No bo jednak w Challengerze to ludzie, wiecie, oni analizują mapę, oni kminią, co tu mogą zrobić. Chcą poznać ten początek gry. Chcą być w stanie sprawdzić, gdzie zaczyna dżungler przeciwnika. Także prawdopodobnie stąd się to bierze. Przy okazji mamy też Ezreala w dżungli. Poziom challengerowy. Będzie ciekawie. Na kogo gra? Gra na Jaxa. Jak myślicie? Czy to jest dobry matchup? Wydaje mi się, że to nie jest dobry matchup dla Yasuo. Ale, jak wiadomo, można to ograć na skilla. Więc przekonamy się, jak to będzie tutaj. Jax z spotką, czyli teoretycznie troszkę większy sustain, zakładając, że nie pozwoli Yasuo lifestealować się podstawowymi atakami. O, zobaczcie, tutaj już się coś dzieje. Już Yasuo tutaj wychodzi z tym mieczem. A! Ten wbił mu tę kosę w nerkę. No, tak. Dobra, już ma tutaj wirek. Jax zaczyna z E. Bardzo ładnie to zrobił Yasuo. Użył tego wirka, żeby jednak tego stuna nie zaliczyć. Czyli początek wygląda kolorowo. Zobaczcie, kurczę. Tak mocno obity Jax już na wejściu, już musi pić, sączyć tę potkę i już Ezreal biegnie z czerwonym buffem. Dobra, jest stun, Ezreal wchodzi, no nie, to jest chyba unlucky dla Yasuo. Bardzo szybka akcja ze strony dżunglera. No i już jest 0-1. Ale teoretycznie grał lepiej. W międzyczasie tam jest potyczka Zeda z Kasadinem. Yasuo już wraca do gry, niestrudzony, niezachwiany tym, co się wydarzyło przed chwilą. No zobaczcie, w rzece się dużo dzieje, Ezreal zabija Zeda. No proszę, 2-0, Ezreal w dżungli. To jest potężny pik teoretycznie, na papierze przynajmniej. Jax w ogóle z nickiem Here We Go, taki żywy, taki ekstarik bym powiedział. Nie wiem, jakiego słowa użyć w polskim języku. Taki przepełniony euforią może. Może to chciałem powiedzieć. W każdym razie Yasuo dalej tutaj obija. On jednak czuje, że jest dominatorem tej linii. Z tego względu, że Jax nie posiada real weapon. A taki Yasuo jednak biega z kataną i może sobie tutaj pomachać i pokroić przeciwnika. No póki co w natarciu. 21 CS-ów do 9, czyli ta linia jest ewidentnie na jego korzyść, pomimo tego, że się raz wywalił. No ale jakby po tym jednym będzie, dużo się nie zmienia. Nie ma co płakać. Nie ma co narzekać. Co teraz? Czwarty level do trzeciego. Dobra, jest już kosa w nerkę. Schodzi sobie zwardować. Okej, nic nowego. Ludzie tak robią nawet w mojej dywizji. Więc chyba to jest okej. Agresywnie. Teraz nie ma wirka, więc zostaje tego stuna. Będę robił takie przerwy w mówieniu. Ale już się przyzwyczailiście chyba, że o tej porze to męczy mnie alergia. Jak skurczybyk. Zobaczcie, co tam się dzieje. 2-0. Jean. 1-0 Lissin, ale to już troszkę wcześniej, bo zabił tego Kasalina. No także bot wygląda całkiem dobrze. Sytuacja klaruje się pięknie. Można tak powiedzieć? Chyba tak.
Chyba są to polskie słowa. Nie wiem, próbuję poszerzyć swój słownik, ale nie wiem, czy to mi się udaje. W każdym razie cofamy się i kupiony jest... O Jezu, ile mieczy! Ile mieczy! Przecież ja bym się przewrócił, jakbym tyle miał nieść. No ale tak, ale dwa miecze w prawo, dwa miecze w lewo. Taki szyk przeciwstawny. Mam nadzieję, że to zadziała. Zaraz się przekonamy. Jacksik nadrabia teraz ubytek. Nadrabia tę farmę, którą stracił względem Yasuo. No już może nie do końca, bo teraz reaguje. Jednak trzeba roamować, jak się coś dzieje. Yasuo również próbuje zareagować. Ale już jakby jest za późno. Stwierdził, że szybko spuszuje tę linię. O, słyszeliście? No tak. Stwierdził, że szybko spuszuje tę linię, żeby się tu rozbiła. Nie, nie spuszuje tej linii. On jednak podoba mu się to, że ta linia idzie na jego stronę. Więc chce to utrzymać. Jacksik teraz podchodzi. Okej, już jest tutaj Q. Kolejne Q. Jaka finezja koreańska! Jak oni to robią? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Chciałbym się tak nauczyć. Ale jestem kupą, więc to mi nie grozi. Nauka mi nie grozi. Bo ludzie mówią, że szkoła jest zła. Elegancki haras. Skew. Stornada. Taste the wind. Naprawdę wszystko jak na razie wygląda wspaniale dla niego. No 30 CS-ków, jakby nie patrzeć różnicy. Ta farma jednak jest dużo ważniejsza w tym momencie. Lee Sin z lewej strony dżungli. Czyli Yasuo jest dosyć zabezpieczony jest w tym momencie. Ponieważ dostaje wizję. Dlatego stara się tu agresywnie grać. Jest przewaga poziomu 6 do 5. To jest teraz kluczowy moment. Yasuo ma ulti, więc mógłby tutaj coś zagrać. I on tak pod tym kapeluszem zerka na niego i wie, że to jest ten moment. Teraz już Jax też ma 6, także to da mu trochę sustainu. Czyli mógłby potencjalnie... No, wytrzyma więcej, tak? Taka jest teoria tego wszystkiego. Robiona jest farma, robiony jest haras. No proszę. W rzece jak zwykle rozgrywa się bitwa. O dwie wieże, o śródziemie. Dobra, tutaj jest potencjalna reakcja. No, niestety Jax nie może tutaj nic zrobić. O, ulcik. Co dalej? Nic. Nic z tego nie wyszło. No ale dalej to jest low HP Jax. No dobra, cofa się, więc Yasuo szybko będzie pushował linię. Z tym, że Jax i tak ma TPK, więc sobie tutaj stepuje, tracąc jakieś 2 milionki max. Czy będzie to static shift? Zobaczmy. Chyba tak. Chyba będzie to static shift. Chyba będzie to static shift. Tymczasem wraca sobie na linię. I zobaczymy, jak to się dalej rozegra. Co tu się dalej wydarzy? Póki co Lee Sin wygląda świetnie, Jin też wygląda świetnie, czyli teoretycznie, jakby ta gra nie szła, to jednak team niebieskich w natarciu. No agresywnie Jax tutaj testuje swoje możliwości, sprawdza, jak dużo jest w stanie teraz zrobić w tej potyczce. Farma dalej prawie 30 CS-ków różnicy, dalej jeszcze tutaj wicher, który nie trafia wiatry północy, tak zwane nietrafiające, ale ważne, że przybyły, to jest najważniejsze, pamiętajcie o tym. Teraz ludzie będą mieli takie podejście, że jak zdecydują się odważnie rozgazować publicznie i ktoś to usłyszy, to później będą właśnie rzucać takie zdanie, że wiatry północy,
ktoś powie, to jest niedobre. I wtedy ta osoba powie, nieważne, ważne, że nadeszły. Tak? Tak to powiedziałem przed chwilą? Nie wiem. Dobra, nieważne. O, Jax teraz odważnie próbuje coś tutaj strajdować. No ale jednak źle na tym wychodzi. Musi się cofać. Albo i nie. Zaraz zobaczymy. No taki niepewny jest, ale już idzie Ezreal, czyli on chciałby tutaj wytrzymać. Okej. Okay. Yasuo tak stara się coś tutaj jeszcze zrobić. O! Moi drodzy! Próbował i prawie mu to wyszło. No ale Ezreal już tutaj interweniuje. Zobaczcie, jak on tańczy wokół tej ściany, no ale niestety to dużo jakby mu nie dało. Zakończyło się to fiaskiem. No cóż. Noob jungler, tak? Czyli standard. O, Zed nie jest w stanie tutaj tego Kassadina porobić, z tego względu, że Kassadin ma sporo punktów zdrowia. Sporo ma resów w tym momencie, bo jednak jest tam ten Seeker's Armguard, jeśli dobrze myślę, tak to się chyba nazywa. Czyli będzie robiona Zonia. No, ostatecznie został porobiony ten Kassadin. Z jakiejś przyczyny. Z jakiegoś powodu. Tymczasem nasz dzielny Azjata wraca na linię ze statami 0-2, ale ma przewagę w farmie. Cały czas. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Właśnie ludzie czasem nie zwracają na to uwagi. A powinni. Co z tego, że ktoś ma 0-2? Idzie już Ezreal. Oni chcą zrobić więcej z tego. Oni chcą tego Yasuo jeszcze bardziej udupić. Tylko, że najgorsze jest to, że z tego nic nie wychodzi, bo Jax jakby nie rośnie od tego. O, Thresh'ik. No i to będzie chyba killek. No z takich rzeczy się już nie wychodzi. To już rozliczeni są. Ach, ale alergia to mogłaby już przestać, naprawdę. No, biedny Yasuo, 0-3. Ale Teamek sobie w miarę radzi. Flame'u nie ma. I to jest najważniejsze. Tak powinno się grać gry. Kassadin stara się tutaj coś pociapciać. O, już tam kamera przeskoczyła. Niebieski team zabił Ezreala. Ale my trzymamy się Yasuo, bo ktoś mówi, żeby nie ruszał kamerą, więc będę słuchał moich widzów kochanych. Szybki push na górnej alei i chyba będzie robiony turret, albo i nie, będzie robiony ward. Okej. Okay. Czy to był pierwszy? Patrzę na bota i nie widzę. To nie był pierwszy, okej. Okay. No ale niebiescy ewidentnie dominują tę grę. W najgorszym stanie jest chyba midlane. Też sam nie wiem. No ten top lane, midlane. Tak ciężko powiedzieć. Oczywiście mówimy o niebieskich teraz. No nieważne. Wróćmy do gry. Zrobiony został Phantom Dancer, a nie Static Shift. Ja nie jestem graczem Yasuo, także ja nie wiem, nie znam takich rzeczy, przepraszam. Musicie mi wybaczyć. A dalej będzie robione Infinity chyba. Tak bym obstawiał. No bo jednak trzeba ten cap Critical Strike'a osiągnąć. I to jest całkiem zrozumiałe. Często używam tego zwrotu, bo lubię to robić. Jak lubicie coś robić, to róbcie to. I tyle. Już tutaj Hulabaga zakręcił buzdyganem, zestunował. Co z tego wyjdzie? Jest Blitzcrank, próbuje wspierać ulti. Ale niestety. Kończy się to Gimą. Czwartą. 0-4.
No cóż. Także chyba przepowiednia dotycząca Yasuo się sprawdza, moi drodzy. Chyba to się właśnie dzieje. Zero cztery. I co z tego może wyjść? Czy więcej? Kto da więcej? Czy będzie więcej gib? Myślę, że może być. No bo jednak jak już ktoś jest Yasuo w sercu, to jest Yasuo w sercu i trzeba się tego trzymać. Może oni po prostu lubią takie gry. Tylko widzicie, no on nie jest złym graczem. On jest dobrym graczem. Bardzo ładnie farmi. Jest bardzo szczęśliwy i serdeczny. Tylko po prostu jest unlucky. Ale nie wygrał. Coś tu próbują wskórać. No ale niestety. Może teraz? Nie. Chyba nie. Jax dołączył tutaj do akcji. Robiony jest Jin. Na razie przeżywa. Nie wygląda to dobrze. Dokładnie. Czy Yasuo może coś tu zrobić? Chyba nie. Może teraz? Nie. No niestety. Czekają na Lee Sina. Także mamy tu redzik dla czerwonych. I chyba będzie to również smok. Tak, no to było troszkę głupie. Nie ukrywam. 0-5, The Dream. Trzeba pracować nad swoimi statami. Okej, myślałem, że został zestirowany, ale się pomyliłem. Na razie to dla czerwonych wygląda świetnie. Wow. I teraz tak. Coś takiego słyszałem w internecie kiedyś. Że jaka jest najlepsza opcja, żeby wygrać taką przegraną grę. Split push. Tak kiedyś słyszałem. Więc teraz pytanie. Czy zobaczymy tutaj świetny przykład split pusha, comeback i po prostu wygraną, czy nie? Teoretycznie w Goldzie jeszcze wygrywają. Na razie kisi tutaj farmę, gdzie tylko może próbuje ją złapać, co jest bardzo rozsądne i mądre. A ja prowadzę walkę z alergią, jak słyszycie. Kręci mnie w nosie niesamowicie, kicham, cały czas się wyciszam. Ale to jest właśnie to tak miało być, bo Yasuo walczy ze swoimi słabościami, próbuje wygrać grę. A ja walczę ze swoimi. High five, Yasuo. You are my soulmate. Dobra, już sobie nie popuszuję niestety tutaj. Ale szuka jakiejś okazji, żeby dorobić grosza. Teraz ten redzik, no raczej go Ezreal nie weźmie. Okej, wziął go.
Jack się rekaluje, czyli teraz można sobie popuszować 170 CS-ków. No i leci dalej tego speed pusha. Ale Jax już wraca. Pytanie, czy on może go porobić? Jax 403, no już wygląda coraz lepiej. Także jak to się może skończyć? Nie wiadomo. Zobaczymy. Co on kombinuje? Co siedzi w jego głowie teraz? Jakie myśli nim targają teraz? Jak myślicie? Bo ja nie wiem. Już nie ma przewagi levelowej. Wszystkie sny i marzenia się skończyły. Przeminęły. Czy może to jeszcze wygrać? Czy może zrobić 0-7? Jak ty powiesz? Wszystko jest możliwe. Pamiętajcie o tym. Zawsze. Tak jak to, że zaraz będę kichał. Masakra. No ale przynajmniej możecie oglądać. No i jest tutaj call na Barona. Yasuo ma TP, speed pushuje. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jest robiony Baron. Czy coś z tego odwrócą teraz? To jest najważniejszy moment, bo tu się może wszystko wydarzyć teraz. Łooo! Odwrócone! I teraz, patrzcie, co się dzieje. Yasuo ma buffa. Rozumiecie to? Teraz oni muszą ich trzymać, żeby się nie zdzikalowali. Dlatego Blitzcrank dzielnie to robi. Świetnie to zrobił teraz. Naprawdę bardzo dobrze to zrobił. Więc Yasuo teraz bierze turecik przy inhibitorze. A ci nie dają im cofnąć. I to jest właśnie to, czemu wy tego nie robicie? Czemu my tego nie robimy? Ja też tego nie robię. Patrzmy, co się dzieje. Czemu nie puszujesz? Halo. No dobra. Kupa. No ale ten Baron to jednak dał im sporo. To trzeba przyznać. Także teraz to już nie wiadomo. Teraz to już nie wiadomo. Yasuo 05 kupił Infinity Edge'a. Teraz chyba będzie robił Frozen Mallet. Nie jestem pewien. Przekonamy się. Póki co dalej speed push. Szybka farma. No bo jednak ma do tego jakby predyspozycję. On dalej ma TP-ka i respi się teraz Drake. Także jakby... No jest to dobre. Z tego względu, że przeciwnicy muszą wybierać. Albo idą po objective, albo idą po niego. Po niego nie idą. Więc on sobie pushuje. Cały czas ma TP-ka. Robi farmę. Nadrabia. Okej, czerwoni go wzięli. Yasuo się tu rozgląda. Zobaczył Jaxa, więc będzie uciekał. Jeszcze tutaj coś prusz... Chciałem powiedzieć puszuje i próbuje naraz i wyszło prusz. Jeszcze coś tutaj pruszuje. W sensie, że próbuje puszować. No ale dobra. Wraca po item. No ma w końcu TP-ka, także... I to jest chyba item właśnie do Frozen Maleta, jeśli się nie mylę. Tutaj jest akcja. Coś tam wyszło. Z jeszcze próbuje coś tutaj zaczarować, ale niestety pada. No ale zaczarował, bo jednak zrobił shutdown. Okej, wróćmy szybko do tego Yasuo, który tutaj chce dołączyć do fightu. Jin tutaj fraguje, on ma już 7-0-1. Także to jest ich najważniejszy zawodnik teraz. 8-0-1.
No i puszują, teraz fajnie wyszło to. Mają jeszcze Barona. Także... No, wygląda to całkiem nieźle. No niebiescy, nie wiem jak to robicie, ale robicie to ładnie. Seksownie to robicie. Zobaczmy więc. Jaki szalony Yasuo. 270 CS-u w 25 minucie. Widziałeś taką farmę kiedyś? Śmiejesz się z jego statów? A co on robi teraz? Nadrabia wszystko. 15 poziom ma. Ma najwyższy poziom w grze, stary. On ma 0,5 i najwyższy poziom w grze. A ty się śmiejesz ze statów. Staty nie grają. Gracze grają. Powiedziałem to z taką pretensją do świata, jakbym miał pretensję o wszystko teraz. W każdym razie wraca już na linię. Niestrudzony podróżnik, który teraz zabija kamienie. Jak jakiś chory człowiek psychicznie. Ale najwyraźniej zabicie kamieni dodaje mu doświadczenia życiowego. Hartuje jego charakter i osobowość. Dlatego teraz, moi drodzy, wracając do naszej tradycji, jeśli dotrwałeś tutaj do tego momentu, to napisz mi w komentarzu może napisz mi niestrudzone azjatyckie wiatry. Tak, bo to tak nawiązuje do tematu. Zobacz, jaki on jest niestrudzony. A ty myślałeś, że on jest strudzony. Ja nie wiem, co ty myślisz, stary. Oglądaj lepiej film. Zobacz, jaka farma jest. To robiona. 291. Przecież on wyprzedza po prostu czas. 0,5. Yasuo main. To tak po prostu działa. Zobacz go. On ma teraz trzech. Czterech na sobie ma. Ty masz na sobie majtki, on ma na sobie czterech. Czterech? Czterech. Dobra. Dał radę. Robi dużą presję. Starają się ich zalać tutaj tym split pushem jakoś. Co z tego może wyjść? Tutaj Gołardzik widzi, taki przyczajony. On o tym nie wie, więc zabije żuczka. Nie bierzcie z niego przykładu. Nie zabijajcie żuczków. W lesie. W LoLu możecie, ale w lesie nie. Baron za minutę. Myślę, że wokół tego Barona się właśnie wszystko rozegra już. Wszystko się wyjaśni. Także obserwujmy. O, zrespił się kamień wielki. Zabierają go. Yasuo. Został wynagrodzony. Już ma tego Frostenbaleta, także jak młotkiem przywali, to... O kurczę. To już nie jest podejście typu tu się wyklepie. Nie, nie. Teraz to jak się wyklepie, to już ojojoj. 313 farmy. Najlepsza w grze. A ty się śmiałeś ze statu. No ale jakby nie patrzeć. Normę wyrobił. Co do statów. To znaczy norma to chyba 0,7. Także jeszcze nie. Ale jest bliski. Drake za 50 sekund, Baron za chwilkę, więc on wraca tutaj do speed pusha, bo chcą to zrobić chyba jeszcze raz. Zaraz się przekonamy. No Tepek jest ready. Także jak Tepek jest ready, to można się bawić w takie coś. Bierzcie przykład, to są takie proste decyzje. Widzicie, on może speed pushować, ma Tepeka, więc Timek gra wokół Barona. I obserwują. Jak do niego przyjdą dwie osoby, to ten Baron jest zrobiony za darmo. 4 na 4 jeszcze teoretycznie można ich tam baitować i robić. O, zobaczcie, 202 damage'a. Jax to jest w sumie takim jednym wielkim klocem teraz. A i tak sobie nie jest w stanie poradzić. No i robiony jest ten Baron. No bo jest presja, prawda?
Patrzcie. O, ten grabik. Dobra, już jest wszystko wyjaśnione teraz. Już jest wszystko wyjaśnione przez Blitzcranka i teraz ten push się dzieje. Jax nie może reagować, bo musi po prostu sobie radzić z tym pushem. Yasuo jest w stanie się nim zająć, jakby nie patrzeć. Baron jest zrobiony. No i teraz push z Baronem. No to współczuję ci teraz, Jaxiku. Współczuję ci bardzo. No, powiem wam, że nie spodziewałem się tego. O, patrzcie. Okej. Okay. O! O, magia! A, tamten nie ma. Dobra, no Jax, jednak porobiłeś to. Jednak porobiłeś to. Muszę ci to przyznać. No ale tutaj leci split push już z drugiej strony. No i co? No i dupa. Otwarty inhibitor. Albo jakby to powiedział mój kolega, inhibitor. Zresztą moi koledzy różne dziwne rzeczy mówią. Tak samo jak na Soldier mówią Solider. Dobra, nieważne. Jeszcze tutaj mina otwierają. Z Baron buffem to jest wszystko takie proste. No i jeszcze Drake. Pewnie. Także teraz ta przewaga to się zrobiła ogromna. 66,4 do 53. No, naprawdę duże. Naprawdę duże. No, moi drodzy, i co teraz? Co wy myślicie o tym? Bo ja myślę, że Yasuo ma 0,6. Czyli jeszcze tylko jeden dead go dzieli od tego słynnego 0,7 Yasuo. Ciekawe, czy to się ziści w ogóle. No, ale wygląda na to, że oni mogą wygrać tę grę, także to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Bo na dobrą sprawę ten Yasuo teraz, wbrew tym jego statom, to on jest w pełni gotowy, żeby walczyć, bo wiecie, no jakby to, że padacie, was jedynie opóźnia w tym zbieraniu golda. Ale ostateczny cel polega na tym, żeby zebrać po prostu full build. A gościu już prawie to zrobił. Więc nieważne, jakie on ma staty, ważne, że po prostu zrealizował cel. Jak dotrze do late game'a, no to i tak będzie bardzo użyteczny, bo będzie takim hyper carry, jakby nie patrzeć trochę. No i już próbują tutaj siege'ować. Dużo pułapek strasznie, Yasuo się nie martwi. No i Blitz, czy coś tutaj wyjmie? O, proszę bardzo. No ten Blitz strasznie dużo wnosi tutaj tymi grabami jednak. Wiecie co, chyba w następnym odcinku zobaczymy jakiegoś najlepszego Blitza, bo to by było całkiem ciekawe. Jestem ciekaw, jak to wygląda. No i chyba to będzie koniec. No niestety, 0-6. Nie ma tej przepowiedni. Nie ma tego tak zwanego The Dream. No nic. Ale gierka wygrana. Ale gierka wygrana przez typowego Yasuo. Także... Co? Co? The Dream! 0-7. Nie oszukał przeznaczenia. No ale wygrał giereczkę, moi drodzy. Mam nadzieję, że dobrze wam się oglądało. Typowy Yasuo main w challengerze koreańskim jednak robi wszystko podobnie, ale ostatecznie wygrywa gry. Także tak się wchodzi do challengera, fidując. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się jutro albo na streamku. Zawsze jak to wrzucam, to później jest po streamku w sumie. Może wrzucam wcześniej teraz. Nieważne. Miło, że jesteście ze mną. Kocham was i do zobaczenia. Cześć! We'll be right back.